Czy obecnie trwa alt sezon? Czym różni się ryzyko od hazardu i dlaczego warto być graczem długoterminowym na rynku kryptowalut? Porozmawiamy również o launchpadach, o lunchpulach, o nowych akcjach na Bybicie i na Binance oraz porozmawiamy sobie o Crypto.com DeFi Wallet. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale kolejnej pobudce z kryptoekipą, mamy nowy tydzień, poniedziałek 17 stycznia, a my oczywiście standardowo lecimy z naszymi tematami, oczywiście przypominam jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz warto zostawić subskrypcję dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco na kanale rozmawiamy o kryptowalutach edukujemy w zakresie kryptowalut, ale również rozmawiamy bardzo, bardzo szeroko o całym rynku dotyczącym właśnie krypto, oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna a jeżeli ty uznasz że te wideo jest wartościowe nie zapomnij podzielić się łapką w górę i komentarzem Dzisiaj dużo informacji, jak to w poniedziałek. Zawsze, słuchajcie, mam Wam więcej do przekazania. Oczywiście, zaczynamy od naszej strony internetowej. Tutaj najnowsze ważne informacje. Z ważniejszych rzeczy. Byłem ostatnio gościem na kanale Silver Star. Myślę, że warto odwiedzić, zobaczyć tą rozmowę na temat airdropów, na temat gdzieś tam początków, moich początków na rynku kryptowalut. Kanał dotyczy głównie, słuchajcie, u Silver Srebra. Także również dobra opcja, żeby zapoznać się z tą tematyką, jeżeli chodzi o dywersyfikację. No, i oczywiście na stronie przypominam wszystkie linki do naszych grup. Dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie oczywiście. Zaczniemy sobie standardowo od CoinGecko, zobaczymy co tutaj tak naprawdę wydarzyło się w weekend. Jeżeli chodzi o Bitcoina, utrzymujemy się na poziomie 42 644 i jeżeli chodzi o 7 dni, jesteśmy 1,7% do góry. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, 1,4% ma minusie. Ethereum utrzymuje się powyżej 3000 dolarów, 3250. Zobaczmy, które altcoiny poradziły sobie najlepiej. Cardano, OKB. To jest oczywiście token należący, słuchajcie, do giełdy OKX. Jeżeli chodzi tutaj o ten token, powiem Wam szczerze, że nie sprawdzałem, co na OKX się można ciekawego robić, więc trzeba zobaczyć, co daje w tej chwili ten token. Na pewno, słuchajcie, ciekawą również opcją jest akcja na chłobi. Ja to będę, słuchajcie, sprawdzał dzisiaj, jeżeli chodzi o chłobi. Oni mają również, słuchajcie, swój token. No i tam jest podobna akcja, właśnie jak na Bybicie, czyli takie włączanie tokenów dla hodlerów, właśnie tokenów chłobi. Z tego co pamiętam, trzeba mieć minimum 300 sztuk, żeby tutaj partycypować albo zrobić wolumen handlowy. Także tym również dzisiaj się zajmę i oczywiście informacje na tego typu tematy dostajecie. Bezpośrednio u mnie na y, Twitterze. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, również idzie Litecoin. Wiele osób czeka, aż Litecoin zrobi niesamowity wynik. Ja akurat nie jestem y, hodlerem, ale również co mnie bardzo cieszy, moja dość mocna pozycja ostatnio, czyli KCS, y, token należący właśnie do KuCoina. Oczywiście, dlatego, że tutaj również mamy różne ciekawe akcje na KuCoinie. Również przygotuję wam film, bo wiele osób pytało, jak działa Spotlight, czyli ta opcja, gdzie również możemy za pomocą tego, że mamy KCS y, y, właśnie robić. Różnego rodzaju akcje, także pokażę Wam giełdę. Jeżeli chodzi o KuCoina, jest to jedna z moich pierwszych giełd. Miałem tam konto zanim jeszcze założyłem konto, na przykład na Binansie. Także tutaj również gdzieś tam sentyment do tej giełdy, bo działam tam tak naprawdę od roku 2017, więc również tą giełdę Wam jak najbardziej zaprezentuję. Jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, 37,4%. Zerknijmy sobie, słuchajcie, oczywiście indeks Firand Grid zawsze na początku tygodnia, lubię to sprawdzić obecnie utrzymuje się ten poziom 22, a więc jesteśmy w ekstremalnym strachu wiele osób gdzieś tam jest na stracie szczególnie właśnie na altcoinach ale o tym dzisiaj sobie również porozmawiamy dzisiaj kolejne gdzieś tam moje przemyślenia, oczywiście to wszystko będzie zebrane w tym dużym filmie spowiedź hodlera, pytaliście kiedy ten film odejdzie? trzeba poczekać, muszę mieć odpowiednie flow, żeby to nagrać to musi być mocny, długi materiał, także mam nadzieję, że uda się to zrobić w tym tygodniu Mam nadzieję, że najpóźniej na weekend, ale musicie dać mi jeszcze trochę czasu. Oczywiście, zaglądamy słuchajcie na Blockchain Center. Net, ten nasz wykres, który bardzo lubimy, a więc Altcoin Season. No i słuchajcie, według tego wykresu, uwaga, uwaga, jesteśmy w alt sezonie. A moto no to dlatego, że zgodnie tutaj z Blockchain Center, Net, 75% projektów z pierwszej pięćdziesiątki właśnie tutaj radzi sobie lepiej niż Bitcoin w ostatnich 90 dniach. Oczywiście, trzeba tutaj z tym się zgodzić, w tym sensie, że rzeczywiście wiele pozycji gdzieś tam z początku market capu, nawet tutaj do tej pierwszej setki, robiło lepsze wyniki ostatnio niż Bitcoin. Tak, na przykład, nie wiem, Cardano 28%, Ruma, Cryptocom, wiele tych pozycji było i zgodnie tutaj, tak jak ten wykres jest robiony, tak to słuchajcie, wygląda, jesteśmy na poziomie 80, czyli wiele, wiele pozycji złapało dobre wyniki. Moje zdanie, znacie, twoja hosta jest wtedy, kiedy twoje pozycje robią nie niesamowite wyniki, i ta hosta jest inna niż wszystkie poprzednie. Ta hosta rządzi się swoimi prawami i nikt dzisiaj nie ma szklanej kuli, w którym kierunku pójdziemy. Natomiast ja trzymam się absolutnie strategii takiej, że jeżeli któryś mój altcoin robi bardzo dobre wyniki, kiedy bije nowe ATH albo idzie bardzo mocno w górę, no to poziomami tutaj tą pozycję wycashowuję. Ostatnio, słuchajcie, na Twitterze dałem Wam takie dwa mocne tweety. Oczywiście jest to również związane z filmem, który Wam przygotowuję. Są to moje przemyślenia nie z miesiąca, nie z tygodnia, ale z kilku lat obserwacji rynku kryptowalut i myślę, że one będą dla Was mega pomocne. Oczywiście pierwszy tweet dotyczył realizacji zysków. Dlaczego ludzie nie realizują zysków? Dlatego, że powali wali wzrostów, po wejściu w dobrym czasie mają się za alfę i omegę rynku, nie chcą myśleć o spadkach i nie dopuszczają do siebie takiej myśli. Potem działa już mechanizm utraconych korzyści. O co tutaj chodzi? Słuchajcie, ja wielokrotnie w poprzednich latach, kiedy byłem na rynku kryptowalut, dopadło mnie właśnie coś takiego, że gdzieś tam uważałem, że jestem na takim poziomie, że jestem w stanie trzymać wiele pozycji naprawdę długoterminowo, i każda pozycja, która jest w moim portfelu, została wybrana po bardzo dobrym researchu, gdzieś tam po kontakcie z teamem i uważałem, że te projekty mogą zrobić bardzo dobre wyniki. No i często słuchajcie, było tak, że jakiś projekt robił, nie wiem, 2-3 tysiące nawet procent. Potem był delikatny spadek, i gdzieś tam człowiek się zastanawiał, nie warto teraz sprzedawać, skoro byliśmy już na jakimś tam poziomie, a teraz znowu spadliśmy, to jeszcze poczekam. Często potem spadało, spadało, spadało. I podczas gdzieś tam następnej, następnego gdzieś tam cyklu w hostsie ten projekt nie wracał. Oczywiście y, pamiętajcie o tym, że y, mając na myśli to, o czym tutaj mówię, y, jest, to, jest to coś, co pokazuje, że na tym rynku będą ludzie, którzy nigdy nie zrealizują swoich zysków. Jakby to nie brzmiało, moim zdaniem, słuchajcie, jest to prawda, będą ludzie, którzy dojdą do dobrych wyników, i tutaj chciałbym podkreślić, że jeżeli ktoś wszedł w dobrym czasie, rzeczywiście podczas tej Hosy, to bez superwinacji. Jedzy, ale gdzieś tam Działając na YouTubie czy na Twitterze można było wyłapać projekty i zrobić na nich bardzo dobre wyniki. Natomiast jeżeli nie masz edukacji, twoja głowa nie jest nastawiona na odpowiednie poziomy realizacji zysków, to jestem pewien, że wiele osób, naprawdę większość tutaj zaznaczam, nie dowiezie tych zysków, dlatego że działa ten mechanizm utraconych korzyści. Mieliśmy kwotę X, którą zarobiliśmy z kwoty Y, nagle robi się kwota o 30% mniejsza, włącza się chciwość, czekamy, potem jeszcze mniejsza, mniejsza i często te pozycje nie wracają. Natomiast to omówię w moich kryptomyślach, tak żebyście mieli pełny obraz. No i słuchajcie, oczywiście, chciałbym dzisiaj Wam zestawić dwie rzeczy w tej pobudce. To jest moim zdaniem fundament, i dlatego warto między innymi być tu dzisiaj ze mną, bo to są rzeczy absolutnie ważne. Tak jak wiecie, ja jestem hodlerem długoterminowym, to znaczy mam dużo pozycji. Które trzymam na Longa. Mam tutaj na myśli okres dwóch czy nawet słuchajcie trzech lat. No i oczywiście dzisiaj chciałbym Wam zestawić, czym tak naprawdę różni się dobre hodlowanie od zwykłej chciwości i hazardu. Myślę, że to będzie y, pomocne. Oczywiście jakiś czas temu, słuchajcie, w listopadzie 20 roku, uczestniczyliśmy w akcji na Końliście, kupowaliśmy y, pozycję Rose. Ona oczywiście zrobiła bardzo dobre wyniki, natomiast wiele osób w tamtym czasie mówiło, że nie warto w to wchodzić, dlatego że trzeba czekać pół roku. Oczywiście wtedy bardzo ważne było to, że gdzieś tam ta pozycja była wartościowa, a więc projekt dostał dobry research, i ja uznałem, że do czasu, kiedy ten projekt nie zrobi naprawdę mocnego wyniku, będę tutaj tą pozycję trzymał i cały czas, słuchajcie, ją trzymałem na stakingu. A więc najpierw wrzuciłem sobie na ten dłuższy okres, coś tam udało się dostać, a potem cały czas, aż tak na prawdę do tego weekendu, bo dopiero teraz zdjąłem ten staking, dopiero teraz zaczynam realizować zyski z tej pozycji. Natomiast słuchajcie, bardzo ważne to jest to, że jeżeli znajdziesz pozycje, które Mogą generalnie wnieść coś nowego na rynek krypto, i uważasz, że one są wartościowe, i dojdzie do tego mechanizm stakingu czy proof of stake, gdzie będziesz mógł nie patrzeć na ceny, zostawić cenę z tyłu głowy i rok czy dwa lata kopać sobie to pasywnie, to możesz zrobić naprawdę bardzo dobre wyniki. U mnie takich pozycji było dużo, było to Rose, było to Cro, było to Run wymieniam tu wam te trzy, które dały naprawdę fajne zwroty. Natomiast bardzo ważne to jest to, że dzisiaj musisz zrozumieć, że jeżeli chcesz korzystać z tego typu mechanizmów, Musisz nauczyć się dzielić swój portfel, i to jest absolutnie, absolutnie fundament. Czyli nie możesz wszystkich pozycji trzymać długoterminowo, i to jest związane z tym drugim tweetem. Ryzyko jest zawsze, ale musisz uświadomić sobie, że ryzyko to nie to samo, co Hazard. Grając długoterminowo z rynkiem, zaczynasz uprawiać Hazard, wstając w odpowiednim momencie od stołu i grając przeciwko rynkowi, ponosisz jedynie ryzyko utraty większych zysków. Przede wszystkim pierwsza rzecz, ten tweet tyczy się większości altcoinów. A nie fundamentów, słuchajcie. Oczywiście ja jestem graczem długoterminowym, jeżeli chodzi o Bitcoina, jeżeli chodzi o Ethereum, jeżeli chodzi o Solana, jeżeli chodzi o Polkadot i kilka innych pozycji. I tutaj gram długoterminowo i ten tweet absolutnie nie odnosi się właśnie do tych pozycji. Również z mojego portfela altcoinów mam wybrane kilka altcoinów, które trzymam tak jak mówiłem długoterminowo, ale staram się na nich cały czas zarabiać, cały czas je mnożyć i w momencie kiedy kurs idzie w górę czy idzie w dół, mnie to nie interesuje, bo mam więcej pozycji. No. Natomiast większość mojego portfela altcoinów ponad 70% to są pozycje, które keszuję i realizuję po osiągnięciu odpowiednich pozycji. I ta równowaga w waszym portfelu to jest absolutnie klucz. Uważam, że jeżeli masz bardzo dużo pozycji, które zrobiły 2 czy 3000% i ciągle je trzymasz jako game changery, cały portfel jest najlepszy, masz najlepsze pozycje, nic nie realizujesz to już jest hazard. Jeżeli mamy mega wynik na jakiejś pozycji, w mojej prywatnej opinii trzeba absolutnie realizować zysk, natomiast pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, to jest moje prywatne zdanie. Również w tym filmie pokażę Wam tą cienką granicę między hodlowaniem, ryzykiem, a właśnie hazardem, bo to jest bardzo dobre. Dzisiaj tylko takie nakreślenie tak żebyście zrozumieli, że warto swój portfel altcoinów sobie bardzo mocno podzielić. Mieć pozycje, które według was są pozycjami, które mogą coś wnieść na rynek i warto je trzymać absolutnie na longa i ja na takich pozycjach, a więc na pozycjach trzymanych długoterminowo zarobiłem najwięcej i to jest fakt, a nie jest opinia. Natomiast Gdybym wszystkie altcoiny, wszystkie, które mam, trzymał długoterminowo, był w nie zapatrzony, nie, nie realizował zysku, poniósłbym dużą klęskę. I to jest również fakt, że większość altcoinów po prostu się realizuje. Dlaczego? Dlatego, że zmieniają się trendy, że zmienia się rynek. Dobra, popłynąłem za daleko. To będzie wszystko w filmie. Mam nadzieję, że na dzisiaj wystarczy i że zrozumieliście. Teraz jedziemy szybko, słuchajcie, do wydarzeń z naszych projektów. Zobaczymy, co ma kąpariką na Bein Krypto. Shiba Inu, jednym z najczęściej kupowanych tokenów. Przez grube ryby Oczywiście jest to memcoin, który Obecnie słuchajcie jest ponad 66% poniżej swojego ATH I również pokazuję Wam ten artykuł I mówię o tej pozycji, że Rzeczywiście są takie pozycje, które Gdzieś tam złapały hype na, na TikToku, na Twitterze grube ryby, tak jak to mamy napisane, inwestują w tego typu pozycje. Ja przy tego typu pozycjach stoję z boku. Nikogo nie krytykuję za kupowanie memcoinów, bo sam na przykład kupuję wiele NFT-ków tylko po to, żeby sobie ustawić jakiś tam awatar. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że to jest właśnie te niebezpieczeństwo. Jeżeli dojdziesz w swoim portfelu do takiego momentu, że jesteś hodlerem długoterminowym i trzymasz tego typu pozycje, czyli Twój portfel jest zbudowany w większości na memcoinach, na shitcoinách, to To, że odniesiesz sukces na tym rynku, jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego że te pozycje się bardzo szybko zmieniają i szybko przechodzi ten hype z jednej pozycji na drugą. Oczywiście uważam, że wiele osób również zrobi tu dobre wyniki, bo rzeczywiście są osoby, które potrafią czytać trendy i potrafią przechodzić z jednego memcoina, z jednego shitcoina na inny. Natomiast ta moja wiedza, którą z wami się dzielę, ona jest dla większości ludzi. A więc, mimo że gdzieś tam grube ryby w to inwestują, ja tego typu tematy słuchajcie, odpuszczam. Natomiast ostatnio był ten. Artykuł chyba na BIM Krypto pokazujący, że większość inwestorów Shiba jest jednak na minusie. Większość inwestorów Dogecoina jest na minusie, i to są też fakty. Także bardzo ważne to jest to, żeby ten swój portfel układać z głową. O tyle, o ile są pozycje, które można zostawić, to pamiętajcie, że z większości altcoinów zyski się po prostu realizuje, bo zostanie z nich popiół i gruz. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Jesteśmy na Twitterze. Tak jak wiecie, jakiś czas temu nagrałem film o airdropach i wskazałem o sea jako z jedno miejsce Gdzie będą dużo właśnie Duża liczba airdropów i to się dzieje Odbieramy kolejny airdrop u mnie to wyszło Słuchajcie 400 sztuk To jest pozycja słuchajcie look ja tutaj oczywiście miałem dobry dobry wolumen 1900 dolarów to jest na dzisiaj. Natomiast ja tego nie sprzedałem. Widzę tu fajny potencjał. Przyjąłem tutaj taką strategię, że czekam aż ludzie się wyprzedadzą. Dzisiaj słuchajcie, jeżeli odbieracie jakiegoś rodzaju airdropy, to bierzcie pod uwagę to, że jeżeli airdrop jest gdzieś tam mniej wartościowy, warto go wykoszować na początku. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, że odbieracie airdrop, gdzie jest jakaś platforma, są jakieś możliwości, takie jak właśnie tutaj, to bierzcie pod uwagę, że na początku kieszują się wszyscy, którzy nie chcą zostawić tego długoterminowo, albo potrzebują funduszy na inne pozycje, bo również odbieranie Airdropów służy po to, żeby mieć kapitał na swoje fundamenty. Ja tutaj to sobie zostawiłem, wrzuciłem sobie to na staking. Bardzo fajnie to nalicza, zarabia się właśnie w ETH i zarabia się w lukach, także również jak jeszcze mi trochę to pokopię, pokażę Wam te wyniki. Na razie to jest kilka dni, więc nie ma za bardzo czego pokazywać. Natomiast. Oczywiście, uważam, że na OpenSea będą kolejne airdropy. Wraz z rozwojem Metaverse, wraz z rozwojem NFT, ta platforma to jest numer jeden, i uważam, że warto mieć jakiś tam wolumen. Także tutaj. Również gdzieś tam warto, moim zdaniem, się nad tym pochylić. Lecimy sobie dalej. No, słuchajcie, ta grafika ządy. Za każdym razem, jak ją widzę, to wywołuje u mnie uśmiech. Naprawdę yy, nie wiem, nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, kto odpowiada tutaj za marketing, yy, ten modernizm, to wszystko. Do mnie to w ogóle, słuchajcie, nie trafia. Nie będę mówił, z czym to się kojarzy, ale wydajcie znać w komentarzach, czym ta grafika od ządy, z czym ona wam się kojarzy. Słuchajcie, lecimy sobie dalej. Jesteśmy na. BIM krypto, nadchodzi kryzys na rynku zdecentralizowanych pożyczek. No i słuchajcie, oczywiście, rynek pożyczek zdecentralizowanych to bardzo dobrze rośnie wraz ze swoim DeFi. Widać, że coraz więcej osób z tego korzysta. Widać, że w nowych protokołach również rodzą się właśnie projekty związane z lendingiem. Natomiast warto słuchajcie, zauważyć, że platformy pożyczkowe działają bardziej jak Lombard niż bank, wymagając od pożyczkobiorców nadmiernego zabezpieczenia swoich pożyczek. To jest oczywiście coś, o czym mówi się od dawna. Ja jestem taką osobą, że z pożyczek nie korzystam. Natomiast są u nas rzeczywiście w ekipie osoby, które mądrze z tego korzystają i dają swoje krypto pod zastaw. Jeżeli nie chce sprzedawać swoich kryptowalut, to być może jest to dobra opcja. Natomiast trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o rynek DeFi. Myślę, że wiecie o tym, jeżeli korzystacie z tego typu rozwiązań. Ja oczywiście cały czas staram się szukać nowych rozwiązań. I tak jak ostatnio dałem wam informację, że gdzieś tam po części pożegnałem się. Z Solaną, oczywiście. Tylko w tym względzie, że zamknąłem wszystkie swoje działania defajowe na Solanie, a więc zamknąłem swoje pule płynności na Radium i na Orce i przenoszę to sobie na Kronosa. Przenoszę to na protokół, który jest nowy, który jest objęty większym ryzykiem, ale moim zdaniem w przyszłości długoterminowo da lepsze zwroty, bo wierzę w to, że narodzą tam się projekty, na których uda się ugrać fajne sumy, natomiast z Solaną nie rozstaję się na całe życie, cały czas działam na Solanie, działam na lunchpadach, szukam projektów, a więc tutaj chodzi tylko o przeniesienie nie tego kapitału, który właśnie został przeniesiony po to, żeby zarabiać pasywnie. Natomiast oczywiście obserwujemy DeFi, obserwujemy ten rynek pożyczek, warto sobie również na Binance krypto z tym się zapoznać. Użytkownik Bitcoina traci rekordowe 1,1 miliona dolarów w wyniku oszustwa na Michael Sailor Giveaway. O tym ostrzegamy cały czas. Słuchajcie, szkoda, że YouTube za to się nie bierze. Te transmisje, posty sponsorowane również na Facebooku, to wszystko przyciąga nowe osoby. I dzisiaj po to są również takie grupy jak nasza. Mamy o tym mówić głośno, mamy walczyć ze skamem, mamy edukować ludzi. Jeżeli nie macie jeszcze na naszych grupach, warto na nich być. I tutaj po raz kolejny apeluję do nowych osób. Nieważne, czy nas lubisz, czy nie lubisz. Jeżeli masz z czymś problem, jakiekolwiek niepewność, jakiekolwiek wahanie, wejdź na grupę i zapytaj zrób to raz, dwa, trzy aż będziesz miał pewność, że gdzieś tam odpowiedziała Ci osoba, która ma te doświadczenie na rynku po to, żeby nie dać się nabrać. Im mocniej idziemy w adopcję, im więcej mamy sytuacji, tym większa szansa na to, że gdzieś tam możemy zostać okradzeni. Oczywiście cały czas szukamy airdropów to jest coś co daje bardzo dobrze zarabiać na tym rynku. Same te airdropy, które ostatnio wam pokazywałem, dały bardzo dobre wyniki. Również ten luk prawie 1900 dolarów. Myślę, że to jest jak najbardziej dobry wynik. No i słuchajcie, na coin 98 mamy tu wymienione właśnie projekty, które mogą mieć taki airdrop. Będziemy robić tu w oddzielnym filmie, będziemy robić na Twitterze analizę i będziemy wybierać tutaj te projekty, do których wejdziemy w pierwszej kolejności, które przetestujemy tutaj w pierwszej kolejności. Także warto nad tym się pochylić. Ja ja tak oczywiście tutaj patrzę, naprawdę ta ilość jest duża. Wielu, wielu z tych właśnie projektów nie znam, także również tutaj ja będę miał, słuchajcie, sporo roboty. Z nowych rzeczy, na pewno Fractium to jest projekt oparty na Solanie. Tutaj mam kilka rzeczy właśnie na stejku. Tutaj to jest jeden z projektów, który zostawiłem jeszcze na Solanie, dlatego że stejkuje tutaj Star Atlas, a więc projekt, który trzymam długoterminowo, więc tego nie zamknąłem, tego nie jestem w stanie przenieść na Kronosa. I tutaj również może być tokiem jak najbardziej, więc warto potestować. Natomiast myślę, że przejrzymy sobie to na spokojnie. Jeżeli korzystacie z któregokolwiek z tych tutaj projektów, dajcie znać, może coś wiecie o jakimś airdropie, może gdzieś przeczytaliście coś na medium. Im więcej osób się w to zagłębi, tym szybciej wybierzemy te najlepsze. A potem w miarę upływu czasu będziemy korzystać jak najbardziej z kolejnych. Oczywiście to co jest bardzo ważne, jutro, słuchajcie, zatwierdzamy lunch Jeżeli słuchajcie o mnie, zawsze o to pytacie. A ja zawsze wam to transparentnie, słuchajcie, pokazuję. U mnie 6693 bitów, tyle mam. Od tego będę właśnie miał naliczane tokeny GGM. No i słuchajcie, oczywiście dzisiaj ciężko prorokować, jak to wyjdzie. Jest to projekt Play and Earn. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po listingu. Natomiast na razie te lunchpady są mega, mega dobre. I ja cały czas trzymam się strategii, że sprzedaję te projekty. Czekam na moment, kiedy bit spadnie, i dokupuję bitów, i widzi się, że u mnie systematycznie ta ilość się powiększa. Mam nadzieję, że Buybit będzie bardzo konsekwentny, że będzie robił coraz więcej tych lunchpadów. Dzisiaj giełdy naprawdę przez to mają możliwość pozyskiwania użytkowników, i myślę, że giełdy to widzą im dają lepsze lunchpule, lunchpady im więcej dobrych projektów wpuszczają tym my więcej zarabiamy i tym więcej osób na danych giełdach się rejestruje jest to moim zdaniem sytuacja win to win dlatego ja tak chętnie promuję tego typu rzeczy, natomiast lubię być od początku i fajnie, że dzisiaj mamy bardzo dużą ilość osób, która gdzieś tam weszła tutaj od początku, tak jak ja zobaczyła potencjał tego buybita myślę, że będzie dobrze, oczywiście czekamy też słuchajcie na kolejne lunchpule, tutaj również to jest bardzo ważne, żeby dodawali to na bieżąco bieżąco to jest coś, co również pozwala nam zarabiać pasywnie między właśnie launchpadami i o tym też będziemy mówić, będziemy sobie śledzić. Mam nadzieję, że tutaj niedługo uruchomią kolejny właśnie launchpool, jeżeli chodzi o token BIT, bo wtedy od razu możemy go pasywnie robić. Binance również się nie zatrzymuje, mamy kolejny launchpad. Do tej pory wszystkie, jeszcze raz powtarzam, wszystkie Lunchpady na Binance dały bardzo dobre wyniki. Jeżeli nie wiesz, czym różni się launchpad od launchpula na Binance, jest na moim kanale film, a więc nie będę tego przypominał. Ruszamy za 2 dni, 17 godzin, a więc w tym momencie gdzieś tam jest robiony snapshot. Tutaj liczy się oczywiście, słuchajcie, wasza ilość BNB, tak? A więc warto również tutaj z tym się zapoznać. Ja również zrobię odpowiedni tweet na Twitterze, po to, żebyście mieli więcej informacji. Oczywiście, słuchajcie, dużo się dzieje w naszych projektach Play and Air, w naszych projektach MFT, w naszych Metaversach. Fajnie, że ruszyło Sol Vikings. To jest taki projekt, w który wchodziłem absolutnie dla zabawy, czyli gdzieś tam widziałem potencjał oczywiście, tak jak zrobiłem Wam ten pierwszy film, gdzie pokazałem, że to nie są tylko rysunki wikingów, ale może tutaj się dziać fajnie. No i oczywiście odebraliśmy uzbrojenie. Za każdego wikinga każdy dostał jedną skrzynię i w jednej skrzyni po wymintowaniu był, był jedna, jedna broń, jeden miecz czy jeden topór. One mają słuchajcie, różne, różne tutaj oznaczenia. Warto gdzieś tam z tym się zapoznać. Ja nie będę tego omawiał. Natomiast uważam, że ten Sol Viking idzie w fajnym kierunku. Przede wszystkim na samych Wikingach jesteśmy do przodu, co ostatnio nie było takie oczywiste, bo kilka na Solanie fuck-upów ostatnio się zdarzyło, więc tutaj jak najbardziej jest dobrze. Ta cena jest około jednej solamy, więc jest prawie tam 100% na Wikingu. Jeżeli chodzi o plany na razie robią broń, zaraz będą kolejne rzeczy, warto również tą broń będzie hodlować, bo będą tutaj różne airdropy, myślę, że też tutaj trzeba będzie zrobić aktualizację, zrobić kolejny film bo wiem, że niedużo osób jest w tym projekcie, ale ja zawsze lubię robić filmy o projektach, w których po prostu jestem które, które mnie ciekawią, także tutaj będziemy bardzo mocno się przyglądać i jest to jeden z projektów, który ja wybrałem na Solanie, w którym nie jestem tylko po to, żeby przytrzymać NFT-ki, ale mam zamiar tutaj działać dłużej i zbierać te wszystkie bonusy, lecimy sobie dalej. Oczywiście moim zdaniem jednym z bardziej niedocenionych projektów z mojego portfela jest projekt Meta Soccer. Meta Soccer, który naprawdę się niesamowicie rozwija. Przypominam, że to ma być metavers dla osób, które y, interesują się m.in. piłką nożną, a więc skauci, Piłkarze, trenerzy, boiska, mecze, obstawianie bardzo dużo możliwości. No i słuchajcie, oczywiście, mieliśmy listing tokena, tutaj uczestniczyliśmy oczywiście w public sale, wiele osób o nas się dostało, ale to, co było kluczem, to było kupowanie skautów. I tutaj chciałem pogratulować wszystkim, którzy gdzieś tam zaufali na tym wczesnym etapie to nie jest łatwe. To nie jest łatwe wejść w projekt, który ma tylko wizję. Ja tak robiłem wielokrotnie, zaraz wam to jeszcze pokażę. Natomiast uważam, że Meta Soccer dla naszej ekipy może być naprawdę projektem, który da bardzo, bardzo fajne wyniki. I to nie jest, słuchajcie, tak, że to jest gdzieś tam projekt, w który ja inwestowałem bardzo duże kwoty. Natomiast fakty są takie, że tych skautów, których każdy mógł kupić, których kupowaliśmy po 120 dolarów, dzisiaj one zaczynają się ceny od 600. A więc razy 4, razy 5 już jest zrobione. Ja oczywiście będę tu wychodził poziomami, dlatego że ja kupiłem tych skautów więcej. Standardowo tak robię, po to, żeby wynagradzać się za dany moment, jeżeli jest zrobiony razy 5, już 10-15% swoich skautów można jak najbardziej sprzedać. Natomiast uważam, że tutaj ten projekt, jeżeli dowiozą to, co obiecują, a więc całą tą grę, to będzie tutaj niesamowicie. I to obecnie, jeżeli miałbym wskazać, jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o metawersy takie powiedzmy sportowe, i ja tutaj właśnie inwestuję w Santokę, ale również inwestuję w NFT w postaci skautów i zaraz będą stadiony. A więc, Soul Vikings, Meta Soccer to są dwa moje projekty, bo o to ostatnio pytaliście, w co ja inwestuję. The Sandbox oczywiście to jest projekt, który najbardziej zdominował mój portfel, a więc landy kupowane po 40 dolarów dzisiaj naprawdę złapały kosmiczne, wręcz powiedziałbym, wyceny. Jeżeli chodzi o mnie, mam 30% landów sprzedane, 70% moich landów mam zostawione i systematycznie obserwuję cenę. I oczywiście ten projekt był dla mnie game changerem, natomiast tutaj chciałem wam pokazać, że. W momencie kiedy wchodziliśmy w ten projekt również była tylko obietnica, że coś tutaj będzie, tak? Sandbox długo naprawdę pracował nad tą swoją wersją, która jeszcze do końca nie jest skończona, ale przez te powiedzmy dwa lata pokazał, pozyskując partnerów, pokazał duże zaufanie. Mamy tu dużych gigantów, coraz większe projekty kupują tutaj działki. Oczywiście, ja nie twierdzę, że tak będzie w Meta Soccer, tak? Bo nie da się tego przewidzieć. Chciałbym tylko wam pokazać, że dzisiaj inwestowanie w metaverse, inwestowanie w NFT wymaga absolutnie odwagi, trzeba umieć myśleć poza schematem. Natomiast trzeba robić wszystko z głową. I kolejny projekt to jest Real Fever. Oczywiście tutaj też mam kupione paczki z piłkarzami. Również mam dużą ilość tokenów. Token jest teraz na dużym spadku, więc będę sobie go uzupełniał za moje pasywki. Zawsze w poniedziałek decyduję to, co zrobię z pasywkami i dzisiaj dokupię sobie tokenów Fever, dlatego że sporo tych tokenów poszło u mnie właśnie na zakup paczek. Również robią swoje, natomiast pamiętajcie, że tutaj jest bardzo ważne to, żeby dochodziło dużo nowych użytkowników, żeby był dobry marketing. Bez tego nawet najlepszy Metaverse się po prostu nie rozwinie. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, mamy trochę informacji od Crypto.com, mamy tutaj informację, że Crypto.com Capital zatrudnia nowe osoby. Dla większości jest to pewnie tweet, który przejdzie bez echa, a dla mnie jest to absolutnie duża wartość. Pamiętajmy, że Crypto.com Ventures, Crypto.com Capital to są właśnie te rzeczy w Crypto.com, które mają zapraszać kolejne projekty do ekosystemu Kromos. A jeżeli będą zapraszać dobre projekty, to dobre projekty będą listować się na launchpadach, będziemy mieli dużo Możliwości, a więc mnie tego typu informacje cieszą, i ja zawsze szukam tutaj, szukam tutaj właśnie czegoś dobrego, co można wyciągnąć. Oczywiście, rozmawiamy sobie w nowym roku o pasywnym zarabianiu. Pokazałem Wam ostatnio Yield APP, na dniach rusza platforma, zrobię kolejny film. I teraz to, co jest dla mnie bardzo ważne, kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, jest to Cryptocom DeFi Wallet, Twoje klucze, Twoje krypto, a więc portfel dla tych, którzy nie chcą trzymać właśnie swoich środków w miejscach scentralizowanych, także że nagram Wam moją opinię, pokażę Wam również na telefonie, jak, w jaki sposób z tego się korzysta i sprawdzimy, jakie tu jest oprocentowanie, bo to jest również bardzo, bardzo ważne. Oczywiście Robo Hero ruszyło IGO na Terra Starter. Gratuluję wszystkim, którzy biorą udział. No i mamy, słuchajcie, od Robo Hero konkurs do wygrania. Oczywiście, fajne nagrody. Mamy tutaj iPhone 13 Golda. Mamy 3 razy 100 dolarów w Luna. I 3 razy koszuleczkę Polo od Robo Hero. Proste zadania, słuchajcie, ja już zrobiłem. Ja lubię tego typu konkursy. Też nie zawsze wygrywam, czasami rzadko wygrywam. Ale z naszej ekipy coraz więcej osób wygrywa w różnego rodzaju konkursach. Myślę, że w Robo Hero absolutnie warto tu. Wziąć udział. Lecimy sobie dalej, oczywiście dużo mówimy Yield Up pod kątem tego, że wychodzi nowa wersja aplikacji no i mamy słuchajcie takie info, że od 18 stycznia do 1 marca jeżeli zamkniecie swoje słuchajcie właśnie Yieldy na okres jednego roku, a więc na 12 miesięcy dostaniecie tutaj API 20%. Jeżeli ktoś chce działać na Yield Upie długoterminowo jeżeli ktoś chce zarabiać pasywnie na Yield Upie na kryptowalutach to dla takich osób jest to dobra informacja, dlatego że tak jak Wiecie, żeby mieć tu większe naliczenia, trzeba mieć token yield. I jeżeli możemy teraz wejść na większym oprocentowaniu, to jest dla nas dobre zabezpieczenie, bo nawet w przypadku spadu, spadku kursów samego Ilda będziemy zarabiać więcej na przykład na naszych stablecoinach, i również dzięki temu, że wejdziemy w tym okresie, będziemy mieli większe oprocentowanie. Oczywiście, niecałe 24 godziny zostały do tego, że jeżeli ktoś chce dać swojego bitcoina na Ilda na pasywne zarabianie, api do 12%, jeżeli macie oczywiście odpowiednią ilość Ildów, także również warto tutaj się nad tym pochylić. No, i na dniach wychodzi, słuchajcie, V2. Zobaczymy, jak to wszystko będzie śmigać. Ja, jak będę nagrywał ten film, to też od razu pokażę, w jaki sposób wrzucić tam jeldy, i pokażę wam kilka jeszcze nowych opcji. Natomiast, oczywiście, większość rzeczy macie już na moim kanale. Oczywiście, to czemu się przyglądamy, jest to ekosystem Kronos. No, i cieszy mnie to, że ten ostatni ich launchpad, a więc nasz rogali Kroisan, wyszedł na plusie, tak. Nie ma dużym, ale jednak słuchajcie, ale jednak na plusie to mnie bardzo cieszy. I sam token poszedł do góry. A więc mamy dwie pozytywne informacje, i to jest, to jest standardowe, że na początku, jak jest coś nowego, to wiele osób narzeka, że coś tam spada, że nie zarabiają. Ale jeżeli ty działasz na lunch i, i jesteś od początku na lunchpadach, musisz nauczyć się działać długoterminowo. Natomiast fakty są takie, że wyszło to na plusie i pytaliście mnie, co ja zrobiłem. Ja swoich rogali nie sprzedałem. Oczywiście, jest to kasyno makronosie. Mają już pierwszą grę, jakiś coin, TOS jak to będzie funkcjonować, nie wiem ja nie jestem graczem, nie, nie będę tutaj grał w żadne kasyna, natomiast patrzę, że rosną wolumeny i to co mnie dzisiaj interesuje to możliwość pasywnego zarabiania, sam kurs rogala idzie w górę, mamy teraz słuchajcie ponad 400% właśnie oprocentowania i ja tu stejkuję swoje rogale tak, Stykuję swoje rogale, potem pewnie je sprzedam i standardowo w momencie, kiedy spadnie kurs właśnie tokena tutaj właśnie MMF, wymienię sobie to po to, żeby zwiększyć tą ilość, natomiast fakty są tak takie, że mamy tutaj na plusie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Oczywiście, czekamy teraz na lunchpada na VVS Finance. Tam mam również fajną kwotę zastejkowaną i bardzo mocno Kronosa obserwujemy. Oczywiście, jeżeli Kronos to lunchpady, także również kolejny film o Kronosie ode mnie, słuchajcie, już niedługo wleci. Oczywiście nie zostawiamy Solany. Przypominam, że zbliża się Accelerator na Radium Space Falcon. Jeżeli chodzi o mnie, zwiększyłem ponad miesiąc temu swoją ilość radium na stake. To jest jedna z pozycji, które trzymam długoterminowo i pasywnie zarabiam i tutaj tak naprawdę mieliśmy wiele przykładów, kiedy jeden bilet, jeden wylosowany bilet dał bardzo dobry wynik, natomiast oczywiście trzeba brać pod uwagę, że im więcej osób bierze w tym udział, im więcej osób ma na stake, tym szansa na wylosowanie biletu jest mniejsza, natomiast ja tutaj twardo działam dlatego, że do tej pory na radium były naprawdę dobre wyniki. Jeżeli chodzi o Solanium, nie zatrzymujemy się cały czas nowe projekty. Teraz będą zapisy na white listę na Compendium FI. Jeżeli chodzi o mnie, nie brałem udziału, słuchajcie, w dwóch ostatnich, a więc Fat Monks to były NFTKi i Creation to były też NFTKi. tu były NFTKi Frederico Kiezy, a więc ja sam jestem fanem Juventusu, ale odpuściłem, dlatego że ostatnio zbyt dużo inwestuję na rynku NFT i uznałem, że tutaj nie będzie większej użyteczności, także to zostawiłem. To, co jest jeszcze smutne, no to niestety Delta FI przegapiłem i tutaj również przegapiłem. Przegapiłem, yy, za szybko to poszło i nie dałem tutaj subskrypcji. Także dajcie znać ewentualnie, jak to wszystko wyjdzie. Oczywiście, radium jest również na spadku. Być może dla wielu osób to jest czas, żeby rozpocząć swoją przygodę. Mam nadzieję, że było wartościowo dzisiaj, długo, dużo informacji. Ja siadam do kolejnego filmu. Zapraszam na grupy. Zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. Daj komentarz, to jest miłe, to mi pomaga budować kanał. Życzę każdemu miłego początku tygodnia i słyszymy się już jutro. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.